Dziś o stoliku wystawkowym, na którym lądują plony z naszego ogrodu. No, pojawił się ten pomysł jakiś tam czas temu i kiełkował. No i w tym roku się w końcu zadział. Ta działka daje niesamowitą obfitość od sadu, który cały czas rodzi coś po kolei. Tam najpierw są czereśnie, potem są morelki, potem są ręglody, potem są winogrona, jabłka. No i tego jest full. To jeszcze też na tych grządkach, no to ja też no nie ukrywam, że dużo mam rzeczy różnych. I lubię się tym strasznie bawić, no ale potem występuje czasem nadprodukcja i tego nie da się przerobić, nie da się przejeść. Tym bardziej, że ja za bardzo nie mam czasu na przetwory, bo to latanie wokół tego wszystkiego zajmuje naprawdę masę czasu. No i te plony, które sobie rosną na bieżąco i nie są do zjedzenia, stwierdziliśmy, że fajnie by było, żeby jakby szły do ludzi, żeby można było się tym podzielić, żeby też pokazywać w ogóle ten zamysł hodowania samodzielnie, uprawiania i kombinowania w ogóle dalej z tym. No i tak też się zaczęło dziać, że ten stolik przed bramą się pojawił. Początki były chaotyczne, bo gdzie go ustawić, jak i tak dalej, i tak dalej. Tu słońce, tu te rośliny, no jest tam zabawy przy tym, bo tu co chwila jak się coś wystawi, no to za chwilę, mimo że w cieniu stoi, to przy takich upałach, no to za chwilę jest, tu jest zwiętnięte, tam jakieś mrówki zaatakowały, tu coś uschło, tu coś tam. I doglądanie tego, no, wymaga trochę czasu, a pomiędzy jeszcze trzeba oczywiście zrobić wszystkie inne rzeczy. Ale super. I chodziło o to, żeby ogólnie wystawić te produkty jako taką możliwość do własnej decyzji, ile chcesz za to zapłacić. Nie żeby to było wycenione, tylko żeby po prostu było to na zasadzie chcesz tyle dać, to daj tyle i to jest jakby twoja decyzja. No i tu ciekawe bardzo obserwacje mi się też pojawiły, no bo zaczęły się pojawiać jakieś tam kilka osób takich, które spróbowały raz i zaczęły wracać, bo fasolka szparagowa, no to jakby tutaj wow, naprawdę jest przepyszna. I no i pytania, czy ta fasolka będzie i w ogóle, żebym chciała, czy chciał i proszę o wystawienie. No i ja się tam gdzieś sprężałam, że dobra, fajnie, super i tak dalej. I bardzo mnie ciekawiło to, no bo jakby stwierdzenie tych osób, że bardzo dobre i smaczne i ekstra, było świadczące o tym, że no jest ta satysfakcja i czuć różnicę pomiędzy tym, co się kupi w sklepie, czy nawet na rynku, a pomiędzy tym tutaj. No i zdziwienie moje było, kiedy jakby padało, no to ja bym chciała tym razem mniej zapłacić, czyli proszę mi przynieść tej fasolki, czy tam tego buraka, czy tam tą marchewkę, czy cokolwiek, no ale ogólnie no tym razem to już bym chciała troszkę mniej zapłacić niż poprzednio. No i dla mnie zawsze taka zagadka jest, nie? Że jakby jak jest w nas taka jakaś właśnie niespójność w tym, bo wydaje się, że jeżeli coś jest cenne i fajne, no to fajnie by było w to inwestować, bo to cieszy, bo to raduje i się też ta energia dalej obraca. No tutaj niestety tak nie jest. Zdarzało się tak, że zostawialiśmy na noc jakieś tam rzeczy, bo mi się nie chciało tego znosić i tak dalej. No i w nocy znikało bez tam grosika nawet, nie? Za to, czy tam chyba 10 groszy raz może było. No i tak systematycznie się powtarzała ta historia i nie ukrywam, że ona była w pewien sposób taka, gdzieś tam człowiek się czuje okradziony, może taki niedoceniony, bo nie chodzi nawet o kasę, ale o zostawienie czegoś, jakiegoś, nie wiem, przedmiotu nawet, tak, co by było też fajne, ale o jakąś wymianę tego, co po prostu tam włożone zostało i żeby gdzieś to wracało. Ale były też bardzo fajne przypadki, że dostaliśmy w zamian jakieś kwiatki, jakieś tam doniczki, coś tam, co nam jest potrzebne. Także też było ciekawie. No raz była no mniej przyjemna znowu historia, kiedy wychodzimy, ja tam idę wieczorem sprawdzić, co jest, czy coś trzeba poprawić. Patrzę, nie ma tej puszki na kasę.
bo jakoś zawsze moja ufność jest taka, że ja raczej nie podejrzewam, że takie historie się wydarzą. Jak się wydarzają, to faktycznie mam takie zderzenie z tą rzeczywistością. Miałam wtedy taki moment, że kurczę, to chyba trzeba przestać, poddać się i nie robić tego dalej. Ale jednak jakby dalej czuję, że to jest sensowne i puszka się znalazła, bo tak gdzieś tam miałam, mówię, kurczę, poszukajmy jej, bo ona pewnie tu gdzieś jest, gdzieś mi coś mówiło. I faktycznie była wyrzucona dosłownie obok, niedaleko. Nie wiem, czy w niej coś było, czy nie było, czy ktoś z ciekawości ją chciał obejrzeć, czy po prostu, czy wyrzucił, bo się przestraszył, nieważne. Mało przyjemne, no bo takie no, niesmaczne gdzieś tam w tym wszystkim, ale z drugiej strony nie spowodowało mimo wszystko, co jakby wydaje mi się, że fajnie, że udało mi się, tak, że jakby gdzieś tam mimo takiego uczucia okradzenia, to dalej jakby gdzieś tam to idzie. I bardzo ciekawe doświadczenie, bo przynosi dużą też obserwację, jakby właśnie jak ludzie to cenią, nie? Jakby gdzieś wystawianie własnej produkcji nasion czy ziół, zbierania, to jest naprawdę masę czasu. Jak ktoś tego sam nie robił, to wydaje mu się, że rzodkiewkę czy tam marchewkę to się rzuca po prostu na ziemię i ona se sama rośnie. I w pewien sposób niektóre rzeczy tak, ale ogólnie wokół tych rzeczy trzeba gdzieś tam chodzić, tu podeprzeć, tu gdzieś tam oberwać coś, tu czymś jakoś tam podlać jakimś, jakąś gnojówką z pokrzywy, czy tam z wrotyczu, czy z czegoś, zrobić to wszystko, potem jakby zebrać, potem wysuszyć, to jest naprawdę dużo zabawy i ona jest bardzo przyjemna, nie? Ale w momencie jak jest takie potraktowanie tego, że a to tam pewnie jest tak jak gdziekolwiek się kupuje, no to po prostu se jest w ilościach hurtowych no i pewnie tego kogoś nic nie kosztuje. Tak myślę, że mogą być takie myśli, nie? Że to, a tam, to, co to takiego jest? No to faktycznie, dopóki samemu się nie wejdzie w ten proces produkcji, to absolutnie nie ma się świadomości, nie? Jakby patrzę też na różnych forach, ludzie wystawiają na przykład jakieś swoje tam, nie wiem, czy octy, czy zioła, czy nasiona właśnie, które zbierają. I te ceny są za to dramatycznie niskie jak dla mnie. Ja uważam, że to w ogóle powinno kosztować dużo, dużo więcej. Ja gdzieś swoje te zioła i swoje nasiona wyceniam drogo, przyznaję, jeżeli jakby one idą gdzieś do jakiejś formy wymiany z ludźmi, bo wydaje mi się, że to, co jest cenne, zasługuje też na ten ekwiwalent energetyczny w postaci pieniędzy adekwatny. I to takie zmniejszanie tych cen, no bo wtedy faktycznie sprzedamy, nie? Zdarzyło mi się, że kilku osobom napisałam kwotę za zioła. No i usłyszałam, że o, to nie, to ja to w sklepie kupię dużo taniej. No i okej, każdego to jest wybór. Może kupić w sklepie jak najbardziej. Czy kupi taką jakość? No ja w to nie wierzę, no bo wiem, co tu robię i jak robię i jak nie używam tego wszystkiego, żeby przyspieszyć, polepszyć, żeby był większy plon, tylko wszystko rośnie w swoich jakby ramach, które potrzebuję i chcę na dany rok, więc myślę, że to jest coś cennego, ale jest to nieprzeliczalne, nie? To jakby po prostu nie da się tego oddać i wychodzi wtedy, tak jak zostaje człowiek z takim poczuciem, że kurczę, może ja naprawdę przesadzam, może ja powinnam jednak mniej brać, nie? Czy jakby gdzieś jest ta chęć zaniżenia tej swojej pozycji i dociągnięcia się do tego, że no jak ktoś 200 gram jakiejś lawendy na przykład sprzedaje za 10 zł, no to powinnam też mieć taką cenę, ale absolutnie nie chcę do czegoś takiego schodzić, nie? W sensie wolę tego nie sprzedawać wtedy, poczekać, aż dam komuś, kto będzie naprawdę tego chciał, potrzebował, może nawet właśnie po prostu dać, wymienić się może z czymś innym, niż rozdawać to takim jakimś tanim kosztem. Tam na początku, jak zaczynałam jako fizjo i otwierałam swój gabinet i wiedziałam, że za to, co robię, to ile się uczyłam, to ile wkładam w to swojej energii i jak się do tego przykładam,
musi być kwota, która będzie dla mnie fajna, z którą ja będę się dobrze czuła, za którą ja będę chciała pójść do tego człowieka, gdzie naprawdę włożę jakby całe to swoje serce w to. I porównywalnie, na przykład ja wtedy miałam chyba 80 zł za moje jakieś tam działania i byli fizjoterapeuci równocześnie, którzy na przykład chodzili do domu i brali za to 20 zł. I to jakby zmniejsza w ogóle ten walor tego, nie? No bo później ktoś faktycznie mówi, no to tutaj jest za drogo, to ja pójdę gdzieś taniej. I jakby dobrze, pewnie tak też musi być w pewien sposób, jakby to po coś jest, nie? Że po prostu no jakość i tak dalej. No mówię o oczywistościach, ale gdzieś tam się dzielę, bo wydawało mi się, że jakby jak takie plony się pojawią na takim stoliku, to że faktycznie raczej ta energia będzie mocniej wracała. No jak chyba jeszcze w naszej kulturze nie do końca to jest tak, że po prostu jak coś stoi i nikt nad tym nie stoi, no to no to właśnie, to można sobie tam pochachmęcić. Ale bardzo ciekawa to obserwacja, nadal wystawiam, nadal będę to robić, bo to ciekawe i fajne i cieszy mnie, jak ktoś przyjdzie i powie, że naprawdę smakowało i było to fajne. No i tak, także takie rozkminy wystawkowe. Co dalej? Zobaczymy, jakie pomysły się pojawią.